Marcinem Turzem, niestety po przegranym 24-28 meczu Budnek z Stalą Gorzów. Marcin, czy atmosfera na trybunach bardzo fajna? No chyba do pełni szczęścia zabrakło tego zwycięstwa, ale wyrównana walka na parkiecie była. No atmosfera naprawdę fantastyczna dzisiaj. Kibiców przyszło trochę do nas wspierać, ale no niestety no, nie zakończyliśmy tego wygraną, gdzie cały mecz praktycznie prowadziliśmy, ale setki się zemściły, piłki same sami skrzydłowy i niestety wynik jest jak jest. Właśnie ten mecz pokazał, że z takimi drużynami z czołówki Śląsk Wrocław handball potrafi walczyć i no, niektórych właśnie meczach, tak jak tych, no zabrakło dosłownie jakichś małych fragmentów, żeby to spotkanie było. No tak, z każdym idzie walczyć, tym bardziej tutaj mamy naprawdę wyrównaną kadrę i sądzę, że jeśli potrenujemy w tym składzie dłużej i się zgramy jeszcze lepiej, przyłożymy się bardziej do treningu i potrenujemy nad obroną, która będzie naszym najmocniejszym punktem, no to sądzę, że no, żaden rywal w pierwszej centralnej nie będzie nam straszny. Do rozegrania pozostał nam ostatni mecz na wyjeździe w odległym Zamościu. Co tutaj o tym spotkaniu możesz powiedzieć? No co do Zamościa, no jest kawał drogi, no ale no co zrobić, no będziemy jechać na mecz i będziemy starać się zaprezentować się jak najlepiej. Mam nadzieję, że było wygrane i pożegnamy się z tym sezonem zwycięstwem. A tu też wiadomo, no przyjechali w okrojonym składzie wtedy i no, nie pokazali pewnego potencjału, ale wiadomo, u siebie są najmocniejsi i to będzie bardzo wyrównane.